Tak, hejka z tej strony angelika.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play The Inner World na ślepo. Aha. Coś tu ja muszę zrobić. Jak go u góry ustawić? Aha. Fajnie. Jezu, bo to zamieszałam, mieszałam i zamieszałam. Dobra, już. Tak, dobra. Już tam. Więc muszę zrobić, jeszcze raz muszę ustawić. Do góry. No i do góry. Poszedł do góry, teraz na scenę, jazda. Dobra. No. Teraz ten klej cudowny, więc. No Jezu. No. Cudowny klej. O Jezu, nie to. No. Cudowny klej na rękę Konruja. Tego playboya. Pastora. Dobra, co to? Dobra. Katana jest gra dla dzieci. Dobra. The Inner World, dobra. No dawaj, super klej! Oh. Ah, zaraz eksploduje tutaj. Eksploduje. No. Bo zaraz Emi tutaj eksploduje. Będzie. Wybuch, pożar. No. Wiesz, szybciej się użyć, Robercie jednak, bo to się tak leczysz. Aha, dobra, przynajmniej. No. I teraz jest tą siatkę chyba. No kurde. Czeka. Tak ma być? Co ty nazywasz? Aha, na dół wyjść. Ojeju. Dobra, taka ma. Powiedz ojeju. To mało. Naprawdę. Co, tutaj. Aha. A, i gołębia to złapie, tak? O to chodzi. Dobra, to jeszcze. Dźwignię i. Raz, tak? Raz. No weź trochę szybciej, naprawdę. Naprawdę lubię tą grę, ale naprawdę trochę. Dużo zagadek w niej jest, ale dobra, już mam. Może być. Jeszcze nie ma takich gier na tym moim kanale. Dobra, może być taka gra. No, zejdziesz w końcu. Będę ciekawa, tak 10 lat. No, coś trochę też nic sobie. Moja, myślę, już koćkowata. Maluszku, tak. Tak. Trochę.
A, wiem. Dźwignia i hap. Gołębia dwora. Ta dwora. To się nie zdarzy, ten gołąb. No. I hop. Stand idly by while you steal Conroy's pendant and a... My father built that phosphos. Conroy stole it from him. But, Conroy would never do that. Boy, how naive are you? Come on. Please. Maybe it's just stuck? Why? Why won't it glow? Said I was the only one. What has Conroy done? He lied to me. Robert, excellent work, my boy. Without you, we would never have found her. You scumbag! What have you done to my father? I know exactly. Guard. Said that the phosphorus reminds you of the best day of your life. I am sorry you had to find out this way, Robert, but there are no greeting cards for such things. Robert, come here. We both know you can't get by on your own. No. I mean, yes, I can do it. Co takiego? Odwal się od Roberta i od jego nosa, ty zły pastorze.
Coś ty zrobił z jego matką, albo z tamtym, z tamtej ojcem. Ja cię pierdolę. Zły, 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 niedobry. Niedobry Conroy. Tak, jeśli wam się odcinek spodoba, to subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentarze mile widziane, pozdrawiam z mplay.pl, trzymajcie się i hej! No, czy też jeszcze zagrał? No, nie za ciekawa akcja. Oj. My father talked about the root forest in the film. Did you not listen? Well, I was slightly distracted by the screaming aspersions and the basilians. Aha. A wiem teraz idzie po właśnie pytam. Po co te klatki tutaj, czy takie coś? No strasznie oni wolno się ruszają, ale dobra. Ja i dobra. Co tam dalej? No, pogadamy z czymś, co siedzi na kamieniu. Nie wiem, co to jest. Jakiś zwierzak? A pogryzcie tą całą pacynkę Conroya, złego i dobrego. To zamienia wszystkich ludzi w kamień, czyli... Gdzie on idzie się tutaj? Aha. Stop. There's a trap there. Where? Oh yeah, I knew that. I just wanted to... Oh. Yeah, right, Flute Nose. I'm going to find another way into the forest. You stay here. Act petrified. And above all, don't touch it. A, Laura się nazywasz, no tak, przecież tam było i twoje imię, dobra, Laura. Laura i Robert. Tak.
bandytka i jaki to byłeś ten zakonnik? Bandytka i zakonnik. Gdzie ona na pewno idzie się tam teraz? Jak tam się rozmawiasz? Dobra, muszę coś tu zrobić. Pacynkę, ale dawaj mu co. As if I couldn't handle this trap by myself. No, dziwne zwierzę na lasy. Aha. Tak, ciekawa to jest gierka. If that creature doesn't watch out, it's going to choke on Conroy, as have so many others before it. Teraz ja mam tego wyjąć. Coś innego mam mu dać? A, może piórko? No to... Come on, spit that old liar out. Pogadasz już? So, what are you then? Hello, my little. Can I pet you? Hello, young fella. The answer to your first question is, I am a corv. The answer to your second question is, no, not unless you wish to die a cruel death. Oh, I'm sorry. I had no idea you were able to talk. No problem. Not many know I can. Most of the people who ever got to know me are dead. Actually, all of them are. You should know that 96% of my body consists of lethal poisons. Oh my god. Yes. I live safeguarded, but one becomes a bit lonely. Describe yourself as poisonous. It's the primary self-defense mechanism of my species. Gotcha. So you can survive in the root forest even though it's so dangerous. To speak the truth here, what makes the root forest so dangerous is the corpse. But what is so dangerous about you? In principle, I secrete a deadly corrosive fluid. My tail is a club of death. Don't even get me started about my claws. They can sink into anything softer than diamond.
What's so dangerous about your claws? Well, let me put it like this. Actually, I can only move on sturdy rocks. On any other surface, I get stuck because my claws dig in. With time, this stone will also give way. I imagine that must be very exhausting. Well, it's not that bad. It keeps me fit. Your claws really are sharp. Just looking at them makes my eyes tear up. Yes, and they're impractical. You can't imagine what happens when I have to scratch myself. Ouch. No, yes, without intending anything of the sort, I cut my own flesh and start bleeding. You don't even want to know the damage my blood can do. Yeah, I really don't think I want to know. Those claws, you can't touch anything. Oh, I can indeed touch things. I simply can't do it without killing them. How did it go? Actually, quite well. When I get nervous, I tend to splutter.